treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mother will catch you. Cześć kochani, ja mam na imię Dorota. To jest kanał Dorota's Fix, a dzisiaj mamy 15 dzień projektu Halloween. Odpadł mi paznokieć, odpadł mi paznokieć. Chcesz? O, idealnie, jak twój oczodół. Jeżeli trafiliście tu przypadkiem i nie macie zielonego pojęcia, czym jest projekt Halloween, zerknijcie do opisu i w linki i w ogóle. A dzisiaj wziąłam się za postać, o której wielu z was mówiło, że jest bohaterem jednego z pierwszych horrorów, które widzieli w życiu. U mnie prawdopodobnie również. Mowa oczywiście o laleczce Chucky. Parę osób z was dopytywało, kiedy wreszcie namaluję jakiś kostium na sobie, więc oto jest. Jeśli jesteście ciekawi, to możecie na moim Facebooku i chyba Instagramie również zobaczyć, jak do tematu podeszłam 2 lata temu, bo również wtedy zrobiłam laleczkę Chucky, natomiast nie ma filmu, bo wtedy jeszcze nie nagrywałam. Zrobiłam ją nie na sobie, tylko na mojej ślicznej modelce. No i jak jesteście ciekawi, to zerknijcie. Wtedy to był jeden z pierwszych razów, kiedy bawiłam się w ogóle woskiem charakteryzatorskim. No dzisiaj namalowałam wszystko. Bo wiecie, że to lubię najbardziej. Wczoraj pytałam was, który tytuł horroru oddaje najlepiej wasze relacje z ludźmi. Dziwne pytanie. Ale oto, co odpowiedzieliście. Annabelle. Zawsze chowam się do szafy, aby postraszyć brata, a Annabelle przypomina mi się wtedy. Obecność. Wszyscy ze sobą rozmawiają, a ja niby jestem, ale mnie nie ma. Carrie. Niektórzy ludzie to świnie, najchętniej wszystkich ich bym wyeliminował. A dzisiaj chciałabym, żebyście powiedzieli mi, o jakim najdziwniejszym lub najśmieszniejszym lęku słyszeliście lub może spotkaliście się z nim. A może sami taki posiadacie? Ja na przykład znam osobę, która boi się waty. Waty. A tymczasem zobaczymy, jakie kolejne fantastyczne charakteryzacje pokazaliście nam wczoraj. Teraz zobaczmy, jak ucharakteryzować się na laleczkę Chucky. Cześć kochani, na początek spójrzcie na moje oko. Nie wygląda na ekranie aż tak źle jak w rzeczywistości, ale jest bardzo mocno opuchnięte. Nie mogę go porządnie doleczyć, ponieważ cały czas coś tam w okolice jego ładuję. Nie ukrywam, że był to jeden z powodów, dla którego byłam ostatnio bliska rezygnacji z projektu, ale póki co się trzymam i jestem. A pracę nad charakteryzacją zaczynam od naszkicowania sobie wszystkich najważniejszych elementów. W tym przypadku są to blizny Chuckiego, a ulubionym moim narzędziem do tego jest ostatnio kredka, konturówka z NYXa w takim jasno-brązowym kolorze. Bardzo fajnie się nadaje właśnie do takich szkiców. Teraz buzię lekko wykonturuję i trochę opalę, bo Chucky jest właśnie taki zdrowiutki i opalony. Ale nie wyszczuplam mocno buzi, nie podkreślam jakoś szczególnie kości policzkowych, bardziej właśnie podkreślam okrągłość tej buzi. Podkreślam też wszystkie najważniejsze zmarszczki, takie bardziej wyraziste, no i załamanie powieki. Teraz zamieniam na ciemniejszy odcień i pogłębiam to konturowanie. Konturuję również nos, zmieniając jego kształt na taki bardziej mały, dziecięcy nosek. Robię to w oparciu o zdjęcie laleczki Chucky i no, robię to w taki sposób bardzo wyrazisty, żeby na zdjęciach i nagraniach było dobrze to widać. Wy możecie spokojnie pominąć ten krok i zostawić swój naturalny nos. Wzięłam też bardzo jasny odcień podkładu w sztyfcie i rozjaśniając te najjaśniejsze miejsca, podkreślam jeszcze to konturowanie. I
I teraz przechodzę do malowania blizn, bo jest to oczywiście jedna z ostatnich wersji laleczki Chucky, taka po przejściach i poraniona, bo te pierwsze wersje nie mają tych blizn. Ja użyłam farby wodnej do namalowania ich właśnie, ale z pewnością dobrze się tu sprawdzi również pomadka, albo nawet pomadka w płynie, myślę, że byłaby tu świetnym rozwiązaniem, bo jest zastygająca. Brzegi rany podkreślam bardzo cieniutką linią, takim konturem. A w niektórych miejscach, tam gdzie zauważyłam, ta blizna jest lekko zaczerwieniona, maluję rozwodnioną czerwoną farbą. Jasnym podkładem, którym robiłam kontrę do konturowania. Teraz rozjaśniam te najbardziej wypukłe miejsca, a także brwi. Nabieram podkład na szczoteczkę i wyczesuję dobrze brwi, wczesując w nie ten podkład, no i oczywiście pudruję. A następnie czerwoną farbą maluję sobie właśnie takie brwi pasujące do włosów, które założę później. Przez to, że brwi nie są całkowicie zakryte, są te moje włoski, bardzo fajnie i łatwo się maluje takie nowe brwi. Teraz wykańczam tę główną wielką ranę przede wszystkim czarnym cieniem do powiek. Podkreślam również oko, żeby było wyraziste. Drugie oko nie będzie już tak mocne, ale również musi być podkreślone. Najpierw ciepłym brązem buduję dość takie wyraziste załamanie powieki, następnie nakładam różowy cień, właściwie dookoła oka na górną i dolną powiekę. I ciemnym odcieniem brązu jeszcze dopieszczam to załamanie powieki, zarówno górne jak i dolne, dolne po to, żeby oko było takie lekko właśnie, jeszcze bardziej niż moje naturalnie opuchnięte. Oczywiście widzieliście, że nałożyłam czerwoną kredkę, żeby podkreślić to zaczerwienienie oka, a teraz czarną farbą maluję szwy. Gdzieniegdzie Chucky ma również zszywki, dlatego wędruje szara farba, a także na to srebrna. To jest taki mój sposób na zszywki, już któryś raz Wam to pokazuję. A w miejscach, gdzie szwy wchodzą w skórę, zaczerwieniam trochę tę skórę i przechodzę do ust. Na usta w pierwszej kolejności wędruje pomadka kremowa w kolorze nude. Na sam środek odrobina tego jasnego podkładu w sztyfcie, który wcześniej również występował, a do podkreślenia konturu brązowa kredka, którą delikatnie rozmazuję, żeby nie był to taki ostry kontur. Jeszcze kilka highlightów na szwy i przechodzę do malowania ubranka. Najpierw sobie pokrótce naszkicuję ogrodniczki, a następnym krokiem jest po prostu nałożenie całej tej bazy kolorystycznej, czyli maluję sweterek w paski i ogrodniczki tak zupełnie na płasko. Potem będę to próbować ożywić trochę i wprowadzić elementy trójwymiarowości, czyli cienie po prostu. Zacznę od takiego jaśniejszego, szarego cienia, którym właściwie troszeczkę ten jeans, te ogrodniczki przybrudzę i nadam taki wstępny kształt. A następnie zamieniam pędzelek na nieco cieńszy, a cień na ciemniejszy, właściwie czarny, i dodaję wszystkie główne cienie. A żeby było jeszcze bardziej wyraziście, niektóre brzegi podkreślam jeszcze czarnym konturem. Jeszcze tylko białe szwy i rozświetlenie najjaśniejszych miejsc. No i praktycznie gotowe, już tylko zostaje mi założenie soczewek i peruki. Mam nadzieję, że taka interpretacja laleczki Chucky Wam się podoba. Myślę, że to jest całkiem wdzięczna charakteryzacja do wykorzystania również na imprezę, szczególnie jeżeli namalowane ubranie zastąpicie realnym, prawdziwym ubraniem. Dzięki, że byliście ze mną już 15 dni. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Do zobaczenia i buźka!